Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na gali wręczenia statuetek nagrody imienia kardynała nominata Ignacego Jerza. Radość płynie z nadziei. Witają Państwa Ewa Czapik-Kowalewska i Arkadiusz Wilman. Niezmiennie od 14 lat organizatorami nagrody imienia kardynała nominata Ignacego Jerza są Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Kuria Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Dodajmy, że dzisiejsze wydarzenie rozpoczyna cykl różnych wydarzeń, które są zorganizowane w tym roku w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej w Koszalinie. Oczywiście bardzo serdecznie witamy wszystkich przybyłych gości, a wśród nich ordynariusza Koszalińsko-Kołobrzeskiego oraz kanclerza nagrody Jego Ekscelencję księdza biskupa Edwarda Dajczaka. Równie serdecznie witamy sekretarza kapituły nagrody pana Ryszarda Pilicha, przewodniczącego zarządu oddziału okręgowego Szczecińsko-Koszalińskiego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Serdecznie witamy również pozostałych członków kapituły, księdza Łukasza Gąsiorowskiego, reprezentującego kurię biskupią oraz dyrektora diecezjalnej Caritas, księdza Tomasza Rodę. Witamy bardzo serdecznie biskupa koadiutora diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, biskupa Zbigniewa Zielińskiego. Witamy również członka zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, panią Ewelinę Goździewicz. Niezmiernie miło jest nam przywitać dyrektor Instytutu Kultury Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, panią Esterę Ryczek. Witamy przedstawicieli Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Witamy posła Czesława Hoca. Witamy również senatorów wcześniejszych kadencji. Pana Pawła Michalaka oraz pana Krzysztofa Majkę. Miło nam gościć wicewojewodę zachodniopomorskiego Tomasza Wójcika oraz wicewojewodę Mateusza Wagemana z małżonką. Witamy władze samorządowe Koszalina na czele z wiceprezydentem naszego miasta, panem Wojciechem Kasprzykiem. Bardzo gorąco witamy laureatów poprzednich edycji nagrody. Na pewno są z nami, więc możemy przywitać ich brawami. Witamy także przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń katolickich, których w naszej diecezji funkcjonuje bardzo dużo. Witamy obecne z nami media, szczególnie naszego patrona medialnego, portal e-civitas.pl, Centrum Medialne Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana oraz widzów, którzy razem z nami będą przeżywać dzisiejszą uroczystość dzięki transmisji prowadzonej przez Dobre Media Nowej Ewangelizacji ubiegłorocznego laureata nagrody. I witamy oczywiście wszystkich Państwa przybyłych na naszą dzisiejszą uroczystość do siedziby Filharmonii Koszalińskiej. A teraz czas już przejść do naszych wspaniałych wydarzeń dzisiejszego wieczoru. Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiego filmu poświęconego kardynałowi nominatowi Ignacemu Jerzowi. Film został przygotowany przez panią Izabelę Adamczyk, Arbus Media Fotografia i Wideo. Kiedyś twą głowę lesistą wieńczyła kaplica z ołtarzem i chórem. I płynął zapach wonnego kadzidła, gdzie obraz cudowny był w górze. I cisi pielgrzymi z krajów dalekich zbawiennej łaski czekali skruszeni. Lecz saga głosi z czasów dalekich, że mury świątyni prastarej, by bohaterów uczcić poległych,
powstaną w blasku i sławie, a do potężnych sklepień tej Nawy późnych potomków ruszą gromady. Ignacy Jerzy urodził się 31 lipca 1914 roku w Radomyślu Wielkim w powiecie mieleckim, w rodzinie Jana, urzędnika sądowego, i Jadwigi z domu Liszkowskiej. Rodzina ostatecznie osiadła na Górnym Śląsku. Po maturze Ignacy Jerzy wstąpił do seminarium śląskiego znajdującego się w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 czerwca 1937 roku z rąk biskupa Stanisława Adamskiego. Pierwszą placówką wikariuszowską była parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Hajdukach Wielkich pod Katowicami, prowadzona przez księdza dziekana Józefa Czempiela. Rozpoczęła się wojna. W 1940 roku proboszcz został aresztowany. Przyszły błogosławiony zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau. Gdy w czerwcu 1942 roku przyszła wiadomość, że Józef Czempiel nie żyje, odprawiono mszę świętą za spokój duszy zmarłego, na którą przybyło bardzo dużo wiernych. Stało się to powodem aresztowania przez gestapo w sierpniu 1942 roku Ignacego Jerzy'a. Po pobycie w więzieniu został przeniesiony do obozu w Dachau. Gdy w kwietniu 1945 roku zbliżało się oswobodzenie przez wojska amerykańskie, polscy kapłani ślubowali, że ci, którzy przeżyją, będą pielgrzymować co roku do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, wyrażając wdzięczność za ocalenie. Złożony ślub wypełnili. Po uwolnieniu z obozu w Dachau Ignacy Jerzy przez rok pełnił posługę kapelana w obozie repatriacyjnym dla Polaków w Göppingen koło Stuttgartu. Po powrocie do Polski i okresie duszpasterstwa w Radlinie i Katowicach-Bogucicach 4 września 1946 roku Ignacy Jerzy otrzymał dekret mianujący go katechetą gimnazjum imienia świętego Jacka w Katowicach. Pracę pedagogiczną prowadził w czasach zaostrzania się relacji Kościół-Państwo. W 1950 roku gimnazjum przekształcono w niższe seminarium duchowne. Ignacego Jerzy'a mianowano dyrektorem szkoły, a później także rektorem. Przez pewien czas pełnił funkcję wicerektora wyższego seminarium duchownego. 20 kwietnia 1960 roku Ignacy Jerzy został wyniesiony przez Ojca Świętego Jana XXIII do godności biskupa i ustanowiony sufraganem gnieźnieńskim. O nominacji powiadomił go prymas Stefan Wyszyński. Wyjątkowym wydarzeniem w życiu Ignacego Jerzy'a był Sobór Watykański II. Wziął udział w pierwszej sesji soboru, który został zwołany na 11 października 1962 roku, rozpoczynając czas zmian w kościele. Wielkim wydarzeniem dla lokalnego kościoła stały się uroczystości milenijne w Kołobrzegu 2 lipca 1967 roku z udziałem prymasa Stefana Wyszyńskiego, które zgromadziły kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Mimo działań utrudniających stosowanych przez władze i służbę bezpieczeństwa. 28 czerwca 1972 roku została podana do wiadomości bulla papieska powołująca między innymi diecezję koszalińsko-kołobrzeską, której pierwszym ordynariuszem został Ignacy Jerzy. Najtrudniejszy etap tworzenia struktur diecezji uwieńczył uroczysty ingres biskupa Ignacego Jerzy'a do katedry koszalińskiej 22 października. Władze utrudniały ustanawianie nowych parafii. W tej sprawie Ignacy Jerzy powołał się na schematyzm księdza Edmunda Nowickiego z 1948 roku, wykazujący wszystkie parafie na terenie administracji gorzowskiej przed reformacją. 18 grudnia 1980 roku po długich staraniach wydano zgodę na otwarcie i prowadzenie wyższego seminarium duchownego, a w 1981 roku rozpoczęła się budowa gmachu seminarium. 24 maja 1974 roku została przekazana kościołowi konkatedra kołobrzeska. Okres budowania podstaw diecezji zamknął zakończony w 1989 roku pierwszy synod diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Długo trwały starania Ignacego Jerzy'a o przywrócenie kultu maryjnego na Górze Chełmskiej, zniszczonego przez reformację.
Dopiero zmiany ustrojowe spowodowały, że w 1990 roku szczyt Góry Chełmskiej wrócił do kościoła, a sanktuarium zostało odbudowane dzięki siostrom szenstackim. Od 1975 roku biskup Ignacy Jerzy przewodniczył Komitetowi Księży byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Po odzyskaniu przez Polskę suwerenności w 1989 roku Ignacy Jerzy powołał Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Erygował dom samotnej matki Dar Życia. Zaczął się ukazywać diecezjalny dwutygodnik Wierze. W parafii pod wezwaniem Ducha Świętego otwarto katolicką szkołę podstawową. Świeżo wybudowane sanktuarium na Górze Chełmskiej stało się jednym z nielicznych poświęconych przez Ojca Świętego. Wizyta papieska ukoronowała okres kierowania diecezją przez Ignacego Jerzy'a. Przewodził jej w trudnym okresie komunizmu. Wraz ze współpracownikami tworzył duszpasterskie struktury we wrogich warunkach politycznych i wprowadził lokalny kościół w epokę niepodległej Rzeczpospolitej. Okres od przejścia w stan spoczynku 1 lutego 1992 roku był dla biskupa seniora czasem niebywałego rozkwitu aktywności na rzecz diecezji. Ignacy Jerzy zmarł 16 października 2007 roku w klinice Gemelli w Rzymie. Pierwszy ordynariusz naszej diecezji został pochowany 23 października 2007 roku w krypcie Bazyliki Konkatedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kołobrzegu. Ignacy Jerzy był laureatem wielu odznaczeń, tytułów i nagród. Przyznano mu m.in. tytuł honorowego obywatela miasta Koszalina. Jest obecny na tablicach pamiątkowych i pomniku. Patronuje ulicom oraz szkołom. Do dziś wręczana jest nagroda jego imienia. Szanowni Państwo, z wysokości sceny widać wiele rzeczy, które nie są dostrzegalne z poziomu publiczności. Mogę Państwu powiedzieć, że uśmiech sióstr szenstackich, które są z nami podczas oglądania tego filmu, jest naprawdę bezcenny. Powitajmy też wielkimi brawami osoby życia konsekrowanego, które pojawiły się w Filharmonii Koszalińskiej. A teraz zapraszamy na scenę sekretarza kapituły, przewodniczącego zarządu oddziału okręgowego Szczecińsko-Koszalińskiego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, pana Ryszarda Pilicha, którego prosimy o to, aby przypomniał ideę nagrody oraz oficjalnie ogłosił komunikat kapituły, a także przedstawił nam tegorocznych nagrodzonych. Ekscelencje, Wysoka Kapituło, drodzy kapłani, drogie siostry zakonne, drogie osoby konsekrowane, panowie posłowie, senatorowie, wojewodowie, prezydenci, radni, szanowni państwo, wszyscy według godności i zasług. Chyląc głowę wobec jubileuszy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, jej 50-lecia, które niedawno obchodziliśmy, wobec 15. rocznicy śmierci kardynała nominata Ignacego Jerzy'a, która przypada na dzień dzisiejszy, a który sprawował funkcję jej ordynariusza przez 20 lat, pozwolę sobie na niewielką refleksję. Sama nagroda, owoc rozmowy, jaką przeprowadziliśmy z biskupem Edwardem Dajczakiem nieledwie miesiąc po śmierci jej patrona i zawartego wtedy porozumienia, dziś organizowana jest po raz 14. Kiedy zapadła ostateczna decyzja o jej powołaniu, biskup Edward Dajczak świętował rok swojego pontyfikatu w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Latem tego roku,
kiedy słońce wypalało nam głowy, biskup Edward obchodził tę rocznicę niezwykle skromnie. Po raz 15. Myślę, że za te 15 lat biskupiej posługi w naszej diecezji, za kontynuację dzieł kardynała nominata Ignacego Jerza, za inspirację dla wielu, za wspieranie przepięknego dziś sanktuarium w Skrzatuszu, za przeprowadzenie nas przez zakończony wczoraj drugi synod diecezji koszańsko-kołobrzeskiej, za to, że jak sam wczoraj powiedział w trakcie właśnie zakończenia drugiego synodu diecezji koszańsko-kołobrzeskiej, dotrzymał sobie i biskupowi Jerzowi danej obietnicy bycia tej diecezji integralną częścią. Należałoby się za to biskupowi Edwardowi nagroda, ale nie jest to możliwe, by ksiądz biskup otrzymał teraz tę nagrodę, bowiem ksiądz biskup jest członkiem kapituły. Chociaż czas byłby odpowiedni. Ale proszę Państwa, jest możliwe, byśmy okazali mu swoją wdzięczność i radość z jego trwania z nami. Bóg zapłać, księże biskupie. Plurimos annos i 100 lat. Jak zaśpiewamy 100 lat księdzu biskupowi, to myślę, że to będzie dobry moment. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Bardzo dziękuję. Za świętym Pawłem. Mówię wam, radujcie się. Weselcie się nadzieją. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. I myślę, że to, co stało się przed chwileczką, jest jakby właśnie nawiązaniem do tych ewangelicznych słów. Joseph Ratzinger w traktacie o radości pisze, że istnieje radość pełna i prawdziwa. Radość, która wynika z przekonania, że życie i świat są powodem do radości, bo istnieje Bóg i słyszalna jest dla nas Jego dobra nowina. Tym bardziej Kościół winien jest nieść ją światu. Im bardziej rzeczywiste źródła radości zostały w naszym świecie zasypane i tym samym pozostają nieznane. Im bardziej dziko, rozpaczliwie, agresywnie są zwalczane. To cytat z Josepha Ratzingera. Wołanie o radość, które płynie z Ewangelii, a przejawia się w codziennym życiu, w relacjach międzyludzkich, w otwarciu i działaniu na rzecz drugiego człowieka, którym świadectwo swoim życiem dawał kardynał Ignacy Jerz, to właśnie przesłanie tej nagrody. I przystępując do komunikatu. Kapituła nagrody imienia kardynała nominata Ignacego Jerza w składzie. Kanclerz kapituły ksiądz biskup Edward Dajczak, sekretarz kapituły Ryszard Pilich, członek kapituły ksiądz Łukasz Gąsiorowski, członek kapituły ksiądz Tomasz Roda. Na posiedzeniu w dniu 5 września 2022 roku przyznała tegoroczne nagrody parafialnemu zespołowi Caritas w parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe w Słupsku za praktyczne odczytywanie i realizację zawartej w Ewangelii rzeczywistości miłosierdzia, która była obecna w życiu patrona nagrody. Stowarzyszeniu Dom Miłosierdzia Bożego za praktyczne wcielenie w życie dzieła Miłosierdzia Bożego.
I Krystynie Bastowskiej za wytrwałą i konsekwentną pracę na rzecz podtrzymania dziedzictwa kulturowego oraz zaangażowanie w utrwalaniu tradycji chrześcijańskich. To już nie muszę czytać, kto tę decyzję podpisał. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu przewodniczącemu. Nadszedł czas na wręczenie statuetek z wizerunkiem kardynała nominata Ignacego Jerzy. Te statuetki już tutaj prezentują się przepięknie od początku naszej gali. Zapraszamy na scenę szacowną kapitułę na czele z księdzem biskupem Edwardem Dajczakiem. Bardzo prosimy o zajęcie miejsc tutaj na scenie. Zapraszamy na scenę. Zapraszamy na scenę kapitułę, tak? Tak, tak, tak. Chodźcie do nas. Autorem projektu i wykonawcą tych przepięknych statuetek nagrody imienia kardynała nominata Ignacego Jerzy, wykonanych z brązu, jest artysta rzeźbiarz Romuald Wiśniewski, który jest dziś z nami, więc też możemy nagrodzić go brawami. Wszyscy laureaci otrzymują równorzędne wyróżnienia. W ciągu 13 edycji naszej nagrody nagrodzono już kilkadziesiąt osób z całej diecezji. A laudację na cześć pierwszych laureatów parafialnego zespołu Caritas parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego w Słupsku wygłosi ksiądz Paweł Wojtalewicz, obecny proboszcz koszalińskiej parafii pod wezwaniem Ducha Świętego, a kiedyś opiekun tegorocznego laureata, czyli parafialnego zespołu Caritas przy parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego w Słupsku. Członkowie kapituły, ekscelencje, kapłani, drogie osoby życia konsekrowanego, szanowni państwo, bliska mojemu sercu wspólnoto parafialnego zespołu Caritas parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana w Słupsku. Obchodzimy dzisiaj już po raz 22 dzień papieski, któremu towarzyszy hasło Blask Prawdy. Hasło zaczerpnięte z 10 encykliki papieża z 1993 roku o podstawowych problemach moralnych w nauczaniu Kościoła katolickiego w konfrontacji ze współczesnym światem. Pozwólcie, że przytoczę na początku mojego wystąpienia pierwsze zdanie tej encykliki, która w polskim tłumaczeniu brzmi Blask Prawdy. Blask prawdy jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny zaś sposób w człowieku stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. Prawda oświeca rozum, kształtuje wolność człowieka, który w ten sposób prowadzony jest ku poznaniu i umiłowaniu Pana. Ojciec Święty podkreśla w tym dokumencie, że istnieje wewnętrzny i nierozerwalny związek między wiarą a moralnością, czyli to, w jaki sposób postępujemy, oraz wolnością a prawdą. Żyjemy w świecie, w których człowiek lubi posługiwać się półprawdami, ćwierć prawdami. Często mija się z prawdą. Niekiedy każdy uważa, że ma swoją prawdę i ma do niej pełne prawo. Aż po dramatyczne stwierdzenie Józefa Goebbelsa, ministra propagandy w rządzie Adolfa Hitlera. Kłamstwo powtórzone 100, 1000,
miliony razy staje się prawdą. Moralność jest konsekwencją wiary. Żyję tak, jak wierzę i w ten sposób postępuję. Jezus Chrystus mówi o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. Blask prawdy to nic innego jak opowiedzenie się za Jezusem. Święty Jan Paweł II pokazywał to swoją posługą. Być po stronie prawdy i żyć w blasku prawdy oznacza przyjąć Jezusa Chrystusa i żyć Nim w swojej codzienności. Odnoszę te słowa dzisiaj do członków parafialnego zespołu Caritas parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego w Słupsku. Bo ta 20-letnia posługa nie jest wyłącznie działalnością związaną z ludzkim humanizmem, współczuciem. Nie jest wyłącznie niesieniem pomocy humanitarnej. Ale w myśl kardynała Ignacego Jerza to, co czynią członkowie parafialnej Caritas od 20 lat, jest przede wszystkim działalnością duszpasterską wynikającą z ich głębokiej wiary i rozpoznanie Bożego miłosierdzia w swoim życiu. Ukazywanie drugiemu człowiekowi nie tylko miłości Chrystusa, nie tylko dzielenie się chlebem i tym, co jest mu potrzebne w doczesności, ale dzielenie się właśnie prawdą z drugim człowiekiem, o Jezusie Chrystusie, który jest dopełnieniem wszystkiego. Tego, który prowadzi do pełni szczęścia w prawdzie i wolności. Członkowie parafialnego Caritas przede wszystkim przez własną osobistą formację chrześcijańską i katolicką są w stanie i byli w stanie przez tak wiele lat podejmować wiele inicjatyw, wśród których należy wymienić choćby te podstawowe, którymi są świetlica socjoterapeutyczna Arkanoego, wakacje organizowane dla najuboższych dzieci, opieka nad rodzinami wymagającymi wsparcia socjalnego i terapeutycznego, pomoc chorym przez wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, poprzez licznie podejmowane zbiórki w sklepach, w środowisku lokalnym, zanim stało się to jeszcze modne na skalę ogólnopolską. Można powiedzieć, że członkowie parafialnego Caritas, rozpoznając znaki czasu i widząc potrzeby lokalnego środowiska, występowali z niezwykle ważnymi inicjatywami. Są to i były dopłaty do leków, opału, prądu, licznie prowadzone zbiórki ofiar, zbiórki prowadzone na leczenie i rehabilitację konkretnych osób, w tym na dotkniętego udarem wieloletniego proboszcza parafii świętego Maksymiliana, księdza Lucjana Chuszczonka. To także inicjatywy podejmowane poza parafią, jak choćby podtrzymywanie na duchu chrześcijańskiej miłości więźniów, posyłanie im paczek, korespondencji. To także wyprawki szkolne, ale i również wolontariat podejmowany wśród chorych, nie tylko przez pomoc materialną, ale przecież tak niezwykle cenny i ofiarowywany im
czas. Akcje podejmowane dla misji przez konkretne zbiórki. W końcu to są także dzieła podejmowane we współpracy z Caritas Polska i Caritas Diecezjalną, jak chociażby sprzedaż świec wigilijnego dzieła pomocy dzieciom i wielkanocnych paschalików, akcja Zapałka nie ogrzeje, zbiórki w supermarketach, pomoc w klęskach żywiołowych, skarbonki z jałmużną wielkopostną, pomoc ofiarom wojny w ostatnim czasie w szczególny sposób, pomoc uchodźcom z Ukrainy, czy też pomoc żywnościowa w programie PEAC. To setki ton darów, to miliony złotych. Można byłoby w statystykach zapisywanych skrzętnie w sprawozdaniach Caritas posłużyć się konkretnymi liczbami. Ale przede wszystkim parafialna Caritas to człowiek. Człowiek stojący na fundamencie miłości Chrystusa i chcący tą miłością dzielić się od początku. Caritas założony przez jej proboszcza, księdza Mariana Subocza w 2001 roku przechodził różne ewolucje, ale nieustannie trwał. Liczba wolontariuszy się zmieniała, ale dziś chciałbym w sposób szczególny podkreślić tych, którzy w nieprzerwany sposób są od początku, jak panią Jadwigę Surdyka, panią Krysię Dudkiewicz, panią Kazimierę Wróblewską, pana Stanisława Frankiewicza i niezłomnego prezesa, panią Elżbietę Schroeder. Kilkuset wolontariuszy przewinęło się przez te 20 lat funkcjonowania parafialnej Caritas. Dzisiaj warte są im wyrazy wdzięczności, ale warte podkreślenia jest także to budowanie mostów między ludźmi. Nie tylko przez podarowanie tego, co potrzebne drugiemu człowiekowi w pomocy socjalnej, ale poprzez współpracę z samorządem, z ośrodkami pomocy rodzinie, współpraca ze szkołami, propagowanie wolontariatu wśród młodzieży i osób starszych. To wszystko dziś zasługuje z pewnością na wyrazy uznania i szacunku. I cieszę się, że ten wysiłek i to piękno ukryte w sercach parafialnego zespołu Caritas parafii świętego Maksymiliana Kolbego w Słupsku zostało dostrzeżone przez szanowną kapitułę, za co składam również serdeczne wyrazy wdzięczności. Bardzo dziękujemy za laudację i bardzo serdecznie proszę kapitułę o wręczenie pierwszej równorzędnej nagrody imienia kardynała nominata Ignacego Jerza. Tutaj na środek bardzo prosiła, żeby wszyscy przedstawiciele kapituły się udali, a oczywiście naszych drogich laureatów też prosimy. Zapraszamy na scenę. Albo przedstawicieli laureatów, bo to dość pokaźne grono. Ogromne brawa.
Upominków jest bardzo dużo i chyba będzie potrzebna jakaś pomoc w przyniesieniu ich z powrotem na miejsce, ale zanim to nastąpi... I bardzo prosimy przedstawiciela grona laureatów o zabranie głosu. Pani prezes, serdecznie prosimy, żeby państwo zabrali albo głos. Wspólnie z księdzem proboszczem. Dobrze, na słowo. Zaskoczenie, zdziwienie, radość. Serdecznie dziękuję kapitule za dostrzeżenie naszej pracy i za tą wspaniałą nagrodę, którą jest uwieńczona nasza 20-letnia praca. Nasza, mówię, ponieważ przecież wolontariuszy, naszych parafian również, którzy, bez których to dzieło nie mogłoby się czynić, bo przecież sami nie dalibyśmy sobie tych potrzebnych środków, którymi dalej obdzielaliśmy i obdzielamy i naszych podopiecznych. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za dostrzeżenie naszej pracy. To jednak motywuje nas do dalszej działalności. No myślę, że z radością tą działalność dalej będziemy podejmować mimo naszego wieku. I kochamy naszych podopiecznych i również dziękujemy naszym parafianom. Bardzo dziękujemy za te słowa. Jeszcze ksiądz proboszcz, zdaje się, będzie chciał coś powiedzieć. Mamy 5 minut, chyba jeszcze nie wykorzystamy. Tak, proszę bardzo. Najmocniej prosimy. 16 kwietnia 1977 roku to właśnie ówczesny biskup Ignacy Jerzy stworzył naszą parafię. To była szczególna parafia, zwłaszcza kościół, który był pierwszym kościołem budowanym od podstaw w naszej diecezji. I myślę, że nosił w sercu tę naszą parafię, często pewnie w niej bywał, doglądał sam, jak ta budowa w trudnych warunkach idzie. A później pewnie, kiedy już był tak zwanym biskupem emerytem, i może szczególnie wtedy, kiedy proboszczem naszej parafii był ksiądz prałat Marian Subocz, którego z biskupem Jerzym łączyły szczególne więzi, też nieraz przyjeżdżał i pewnie wtedy jeszcze bardziej się cieszył tym, co dzieje się w tym żywym kościele, niż tym może, co gdzieś tam już zostało postawione z betonu, cegły i czegokolwiek innego. Myślę, że te 21 lat naszego parafialnego zespołu Caritas, to, co zostało pokazane tutaj na tej prezentacji w czasie laudacji księdza Pawła, za którą jesteśmy wdzięczni i pewnie musimy uważać, żeby nie wpaść w jakąś pychę, to wszystko jest owocem, i chciałbym to jako proboszcz tu też powiedzieć, choć jestem nim zaledwie 1,5 roku. Chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz, wydaje mi się, że ważną. Ci ludzie, którzy tworzą parafialny zespół Caritas, których wielu jest tutaj teraz na tej sali, pewnie powinni tu wszyscy wyjść, ale wiadomo, że nie jest to możliwe. Ale wielu z tych parafian jest codziennie na Eucharystii. 7:30 w dzień powszedni to jest taka msza, na której gdyby nie było ludzi z Caritas, to niewiele by było ludzi na naszych mszach o tej porze. I to jest moja osobista odpowiedź na pytanie, które sobie także zadaję. Skąd oni, sama pani Elżbieta powiedziała, wiekowi, skąd oni mają tę siłę? I jestem pewny, że ta siła płynie właśnie z tego, że są na Eucharystii i tą Eucharystią się karmią. Ja jestem dumny jako proboszcz i właściwie to ja się uczę od nich. Ja staram się pomagać, a może bardziej nie przeszkadzać czasami w ich inicjatywach. Dziękujemy czcigodnemu laudatorowi, prześwietnej kapitule. Jest to dla nas przede wszystkim zachęta do tego, żeby dalej służyć. I niech ta posługa miłosierdzia, którą podejmujemy oczywiście nie dla nagród, niech trwa i niech wydaje owoce. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za te słowa. Panią prezes prosimy o pozostanie na scenie, żeby zajęła pani prezes miejsce.
ksiądz proboszcz również może czuć się zaproszony. Kolejne nagrodzone w tym roku środowisko to Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia Bożego. Laudację na ich cześć wygłosi Miłosz Janczewski. Zapraszamy. Szanowna kapituło, Jego Ekscelencja, Ekscelencjo Księże Biskupie, Szanowny Panie Pośle, dostojni goście, wielce Szanowni Państwo, Szanowni Laureaci. Jestem niezmiernie zaszczycony, że dane jest mi tego wieczoru wspomnieć o tak pięknym dziele, jakim niewątpliwie jest Dom Bożego Miłosierdzia. Dziele, który jest dzisiaj laureatem prestiżowej nagrody imienia kardynała nominata Ignacego Jerza. Radość płynie z nadziei. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że na to wyróżnienie mieszkańcy Koszalina i nie tylko czekali już od dawna. Właściwie to 10 lat. Tak, drodzy Państwo, Dom Miłosierdzia Bożego obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie, ale już od samego początku swojego istnienia dla wielu dał się poznać jako prawdziwy dom. Ciężko byłoby wymienić tu wszystkich, którzy tworzą to wspaniałe dzieło. Ten dom to już ogromna rodzina ludzi, którzy swoją modlitwą, czynami, życzliwością, zaangażowaniem cegiełka po cegiełce budują go bez przerwy. Jednak mówiąc o tym cudownym dziele, nie sposób nie wspomnieć o księdzu Radosławie Siwińskim. Ojcu tej wielkiej rodziny i założycielu stowarzyszenia. To on wraz z grupą swoich studentów, jeszcze w Krakowie, modlił się za odwiedzających go ludzi. To wtedy właśnie pojawiło się pragnienie, by stworzyć miejsce, do którego każdy będzie mógł przyjść, aby odpocząć przy Jezusie, nie martwiąc się o nic. Miejsce, w którym jedynym gospodarzem będzie Jezus Chrystus. Dom otwarty dla wszystkich. Po wielu modlitwach za wstawiennictwem świętego Józefa w marcu 2012 roku został zakupiony budynek przy Koszalinie, który dziś wszyscy znamy pod nazwą Dom Miłosierdzia Bożego. Miłość Boża kwiatem, a miłosierdzie owocem, napisała kiedyś w swoim dzienniczku święta siostra Faustyna Kowalska. Owocem niezwykle pożywnym i dobrym szybko okazało się właśnie to miejsce. Już po remoncie budynku w 2015 roku, w Wigilię Bożego Narodzenia, została otwarta tam jadłodajnia dla ubogich. Dziennie żywi się w niej około 150 osób z Koszalina i okolic. Poza tym potrzebujący zostają objęci długotrwałą i kompleksową opieką fizyczną i duchową. Ale to nie wszystko. Gdybyśmy mieli w Koszalinie wskazać mieszkanie, do którego postanowił wprowadzić się Jezus Chrystus, to należałoby podać adres Aleja Monte Cassino 7. To właśnie tam możemy spotkać Boga w obliczu każdego mieszkańca,
ale i od 2013 roku poprzez wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu 6 stycznia 2013 roku Jego Ekscelencja biskup Edward Dajczak rozpoczął ten najpiękniejszy moment w historii domu, który trwa do dziś. Początkowo była to niewielka kaplica, ale już 4 października 2014 roku we wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu została otwarta docelowa kaplica w południowo-zachodniej części budynku. To jedyne takie miejsce w Koszalinie i jedno z niewielu tak naprawdę w Polsce, gdzie można spotkać się z Jezusem przez całą dobę. To wspaniałe dzieło ma niezwykłą zdolność do pączkowania. Po rozpoczęciu adoracji w Domu Miłosierdzia szybko pojawiły się kolejne owoce. Siostry ze wspólnoty Dzieci Łaski Bożej zdecydowały o wydzierżawieniu domu na roli koło Świdwina. Obecnie jest to dom dla mężczyzn, którzy w odosobnieniu, z dala od pokus, zmagają się ze swoimi uzależnieniami. Z czasem pojawiła się potrzeba stworzenia miejsca tylko dla kobiet. Stąd też podczas nowenny do świętego Jana Bosko Pan Bóg dał w 2017 roku dom w Uliszkach, który po 4 latach został zamieniony na dużo większy dom w Warcinie. W 2017 roku powstała w Koszalinie piekarnia powstała pierwsza katolicka kawiarnia, kawa z duszą. To miejsce, gdzie przy pysznej kawie i cieście można odetchnąć, słuchając chrześcijańskiej muzyki i porozmawiać o Bogu. Jest to miejsce cichej ewangelizacji. W 2018 roku urodził się kolejny pomysł. Tak powstała piekarnia Bożego Miłosierdzia. Miejsce, gdzie wyrabia się znakomite pieczywo. Głównym celem powstania tego dzieła było stworzenie miejsca pracy dla mieszkańców domu. Pracują oni zarówno w piekarni, jak i w sklepach. Mieszkańcy odzyskują wiarę we własne możliwości, nabierają chęć do działania i zmiany swojego dotychczasowego życia. Dom od samego początku obierał swoje działania na pracy wolontariuszy. Wśród kilku z nich pojawiło się pragnienie oddania swojego życia Panu Bogu i Najświętszej Marii Pannie. Po długim okresie rozeznania przez księdza Radka, jak i samych zainteresowanych w 2018 roku we wspomnienie Pani Skrzatuskiej, biskup Edward Dajczak erygował powstanie nowej wspólnoty zakonnej pod nazwą Braci Miłosiernego Pana. 2 lata później na wyłączną służbę Miłosiernemu Panu swoje życie postanowiły oddać 3 wolontariuszki. Po rozeznaniu przez księdza Radka, jak i biskupa Edwarda Dajczaka została erygowana wspólnota tym razem sióstr Miłosiernego Pana. Charyzmatem sióstr jest również posługa wśród ubogich i najbardziej potrzebujących oraz proste głoszenie Ewangelii. W marcu 2020 roku, aby przyjść z pomocą wszystkim samotnym, zalęknionym, nie radzącym sobie z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią COVID-19, zakonnicy postanowili utworzyć pogotowie braci i sióstr. Przyjmują wiele telefonów, szczególnie od ludzi starszych, schorowanych, potrzebujących pomocy w codziennych sprawach, takich jak zakupy czy pójście do apteki. Jednak to, co mogą dać najcenniejszego,
to pokrzepienie i nadzieja. W czerwcu 2019 roku stowarzyszenie otrzymało 11 hektarów lasu pod Białym Borem. W tym samym roku teren został poświęcony przez biskupa Edwarda Dajczaka, a dwa lata później powstała tam pustelnia Bożego Miłosierdzia. Obecnie znajduje się na jej terenie 7 eremów oraz kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa. Gospodarzem tego miejsca są wspomniani wcześniej bracia Miłosiernego Pana. Szanowni Państwo, widząc obfitość plonów i impet, z jakim dzieło się rozrasta, zapewne możemy spodziewać się w niedługim czasie kolejnych pięknych owoców. I tego z całego serca życzę nam, koszalinianom i stowarzyszeniu. Pamiętajmy jednak, że to od nas wszystkich i każdego z osobna zależy rozwój tego opus magnum. Serdecznie gratuluję zaangażowanym w to niezwykłe dzieło. Serdecznie gratuluję księdzu Radkowi tego, co udało mu się do tej pory stworzyć i zasłużonej nagrody. Niech Bóg błogosławi temu domowi, niech Bóg błogosławi księdzu. Dziękujemy za słowa laudacji. Zapraszamy na scenę księdza Radosława Siwińskiego i prosimy kapitułę o wręczenie nagrody imienia kardynała nominata Ignacego Jerzy. Prosimy przedstawicieli laureatów o zabranie głosu. Drodzy Państwo, myślę, że nie byłoby tutaj nas wszystkich i w ogóle nic by nie było, gdyby nie Ewangelia Pana Jezusa, która jest takim naszym wyznacznikiem właśnie domu, naszego życia. To, co nam zostawił właśnie w Świętej Ewangelii, czyli te uczynki miłosierdzia, którymi my właśnie żyjemy, to jest nasz motor, to jest nasz napęd, właśnie dzięki któremu te dzieła w ogóle mogą istnieć. Też dla naszej wspólnoty, w ogóle dla całego domu bardzo ważnym jest święty brat Albert. I on mówił taką właśnie rzecz, że trzeba być dobrym jak chleb, do którego może podejść każdy i urwać tyle, ile chce. I tak właśnie myślę, że tym chlebem jako pierwszy właśnie jest Chrystus, który się daje i do którego można podejść i wziąć tyle, ile się chce. I my po prostu podobnie jak Jezus, który się daje, my chcemy się dawać też braciom, chcemy się dawać ubogim. Dzięki Bogu, że mamy tego Jezusa u nas w domu, to właśnie On powoduje, że nasze życie jest takie, jakie jest, że tyle też miłosierdzia wylewa się i na to miasto, i na tych, których spotykamy. Może nieraz nieudolnie, może nieraz z trudami, może nie tak, jak powinno być, ale ufamy, że to gdzieś się Bogu podoba, może nawet w taki prosty sposób. I właśnie dzisiaj też z wielką radością jesteśmy Jemu wdzięczni za to, że mu się spodobało właśnie to, żeby te dzieła miłosierdzia zaistniały.
kiedy ksiądz powiedział mi dzisiaj, że będę stała na tej scenie i że może trzeba będzie coś powiedzieć, to pierwsze i jedyne słowa, które przyszły mi na myśl, to słowa Matki Bożej z Magnifikat. Wielbi dusza moja Pana, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. I myślę właśnie, że możemy powiedzieć, że wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny i to wszystko, co dzieje się na obszarze Domu Miłosierdzia i tych wszystkich dzieł, które powstały zaraz później, to wszystko zawdzięczamy Bogu, który tak bardzo okazał nam swoje miłosierdzie. I będąc tutaj, chcę podziękować Bogu przede wszystkim i można by dziękować tygodniami i miesiącami, bo jest tego tak wiele, tej łaski, której dotykamy każdego dnia. Ale chcę też podziękować tak po ludzku tym wszystkim, którzy tworzą te domy i te wszystkie dzieła, wszystkim wolontariuszom i przyjaciołom, ale przede wszystkim to chcę podziękować naszym mieszkańcom, wam, którzy tutaj też jesteście, nasi kochani mieszkańcy, bo to wy przede wszystkim tworzycie te domy i gdyby nie wy, to wszystko nie miałoby sensu. I Bóg właśnie wybiera to, co najmniejsze, to, co najsłabsze i najbardziej lituje się nad pokrzywdzonymi i tymi, którzy cierpią. I właśnie Bóg was wybrał, żebyście zamieszkali w tych domach i On chce was darzyć swoją łaską i to wy jesteście tym największym skarbem tego domu. Niech Bóg będzie uwielbiony. Pozwólcie, że zacznę bardzo osobiście. Mało kto wie, że tak bardzo osobiście przeżywam to, że dzisiaj jest wspólnota z Maksymiliana Kolbego, dlatego że jedyny rok mojej pracy parafialnej jako wikariusza był właśnie w tej parafii. Więc i wiele osób znam tutaj obecnych ze Słupska, dlatego jest to mi bardzo bliskie sercu. I za chwilę, kiedy usłyszymy o pani Krystynie Bastowskiej, to dom zewnętrznie objęty jest opieką konserwatorską i pani Krystyna od razu jakoś miała pieczę nad tym domem, ale to nie wszystko. Przyjaźń przez kaplicę i radzenie w różnych sprawach. Także takie bardzo dzisiaj rodzinne spotkanie i parafia ze Słupska, Maksymilian i pani Krystyna. Wiecie, że wiele rzeczy dopiero się rozumie po latach. Powiem taką rzecz, że na początku mi się wydawało tak bardzo oczywiste, że ksiądz biskup Edward, kiedy poszedłem do niego i wysłuchał po raz pierwszy takich zalążków tego, co miałem w sercu, to ksiądz biskup Edward bardzo szybko odpowiedział na to entuzjastycznie i tak po takiej szczerej rozmowie wysłał mnie, żeby działać i przyjść mu wszystko opowiedzieć. Po latach zrozumiałem, kiedy wiele wspólnot różnych przyjeżdżało z Polski, że taki biskup to jednak rzadkość, że jednak w Polsce wiele osób pragnęło takich domów, pragnęło takich miejsc, a jednak gdzieś tam różne wspólnoty kościelne nie były jakoś zainteresowane albo nie widziały tego. Więc dzisiaj tak bardzo myślę o biskupie Edwardzie, który znany ze swojej odwagi i Kościoła żywego zgodził się na to, zaufał, błogosławił, był, słuchał tyle razy mnie, co tam się dzieje, wskazywał kierunek. Także taka wdzięczność ogromna, jak to i na początku było ważne wobec naszego pasterza, biskupa Edwarda. Pamiętam też, dostaliśmy kredyt na 1 000 000 złotych, żeby kupić ten dom. Wydawało mi się takie zwykłe. Okazało się, że kiedy chciałem zmienić bank po latach, wszystkie banki nas wyśmiały, że stowarzyszenie nie znaczy wiele dla banku. Okazało się, że ten kredyt przed laty, który dał nam ten bank tutaj spółdzielczy, to naprawdę wielki cud. Można by tak dalej mówić i mówić. Pierwsza rzecz, to co tutaj brat z siostrą powiedzieli, to źródło wszystkiego adoracja Jezusa. Że my naprawdę czerpiemy wszystkie siły i moce z tej adoracji wieczystej w dzień i w nocy. I jak ja słyszę, że chłopaki na roli z siostrami z Lipia, jak je nazywamy, idą i odprawiają godzinę świętą o 23 wieczorem i kaplica jest pełna, to właśnie jest to bycie przy Jezusie. Kiedy myślę o pustelni, kiedy o 23 kaplica jest pełna, bo ludzie przychodzą do środku lasu, żeby przeżyć na przykład godzinę świętą, to myślę o tym Jezusie, który tak bardzo obdarza łaskami. To Jezus.
Jezus, który nas utrzymuje, który słyszy nasze jęki, nasze błagania, który darzy nas pieniędzmi, o których tak często też słyszeliście i tak dużo o nich mówiliśmy, bo naprawdę cud za cudem przez tą obecność Jezusa w Eucharystii. Tak bardzo to chciałbym podkreślić. Ale druga tajemnica tych dzieł to tysiące ludzi. Naprawdę trudno to policzyć wszystko, tę grupę ogromną i z Polski, i z Koszalina. To naprawdę ogrom ludzi, którzy przychodzili na różne pomocy, na różne sposoby z pomocą. To nowe gminy, jak choćby teraz przeżywamy radość z gminy Kępice, która tak bardzo dobrze nas przyjęła w Warcinie, czy miastko z Białym Borem, kiedy mówimy o pustelni. Wielka wdzięczność tysiącom osób. Na różne sposoby. To miasto Koszalin, tutaj jest pan wiceprezydent, tak bardzo myślę o wielkiej życzliwości urzędów w tym mieście. Ile myśmy doświadczyli tej życzliwości od urzędujących, od pracowników urzędów. Można by mówić i mówić. Ogromna wdzięczność. Dziękuję. Stajemy tutaj bardzo mali przed wami, bo wiemy, że to wasze dobre serca, dobre serce tego miasta, bo teraz ten ciężar tak wielki niesie to miasto, tutaj Koszalin, w tych wszystkich dziełach. Naprawdę wielkie dzięki ogromne. I ostatnie słowo. Na pewno jest to radością też księdza biskupa, bo myśmy się nie spodziewali na pewno nigdy czegoś takiego, że są bracia i siostry, że to są takie osoby, które wyrosły w tym domu, które tego domu nigdy nie zawiodą ani go nie zdradzą i że oni są i oddają życie od rana do wieczora dla wszystkich w tych domach i w tych dziełach i w tym mieście. Niech Bóg będzie uwielbiony za to wszystko, co przerosło jakiekolwiek nasze myślenie. Dziękujemy za te osobiste refleksje. Listę tegorocznych laureatów zamyka pani Krystyna Bastowska. Ale to są wielkie brawa dla Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia Bożego w Koszalinie. Laudację na cześć pani Krystyny Bastowskiej wygłosi ksiądz kanonik Henryk Romanik, proboszcz parafii katedralnej w Koszalinie, diecezjalny konserwator zabytków. Czcigodna kapituło z księdzem biskupem Edwardem, czcigodni zgromadzeni, czcigodna pani Krystyno. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu pańskiego. Już stoją nasze nogi w Twych bramach, o Jeruzalem. Słowami psalmisty chcę rozpocząć i zamknę laudację z okazji wręczenia nagrody imienia kardynała Ignacego dla pani Krystyny Bastowskiej. Prezentacja sylwetki i dorobku laureatki wiąże się z jej wieloletnią służbą na rzecz ochrony i popularyzacji wiedzy o zabytkach na Pomorzu Środkowym. W szczególności należy powiedzieć o twórczej współpracy z diecezją koszalińsko-kołobrzeską w zakresie dbałości o świątynie obecne w parafiach naszego kościoła lokalnego. Pani Krystyna odbyła w latach 1973-78 studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Koszalińskiej Wyższej Szkoły Inżynieryjnej. Wiedzę dotyczącą architektury wykorzystuje w swojej pracy jako konserwator w instytucjach zajmujących się zabytkami. W 1978 roku została zatrudniona w Biurze Dokumentacji Zabytków w Koszalinie, które następnie zostało przekształcone w Urząd Państwowej Służby Ochrony Zabytków. W latach 1980-85 studiowała konserwację zabytków architektury na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Od 1990 roku pracuje w Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, a konkretnie w Delegaturze Koszalińskiej Szczecińskiego Urzędu. Pani Krystyna uczestniczy w programach konserwatorskich, których istotnym elementem są prowadzenie dokumentacji, opiniowanie projektów konserwatorsko-budowlanych i nadzory prowadzonych prac przy obiektach należących do obszaru objętego kompetencjami Delegatury Koszalińskiej WOUZ w Koszalinie, w Szczecinie. W licznych artykułach i publikacjach książkowych laureatka zawarła obszerną wiedzę z zakresu historii architektury i sztuki sakralnej. Istotnymi obszarami zainteresowania autorki jest prezentacja kościołów utraconych przez rozbiórkę lub celowe zniszczenie po 1945 roku na terenie naszej diecezji oraz ożywienie regionalnego pielgrzymowania szlakiem Świętych Gór między Polanowem i Koszalinem. Dla informacji ogólniejszej warto przypomnieć, że obecnie teren naszej diecezji znajduje się na terenie województw w około 60% zachodniopomorskiego, w 25% wielkopolskiego, w 15% pomorskiego. Jednak zmiany historyczne granic województw i naszej diecezji pozwalają w osobistym dorobku laureatki objąć poszukiwaniami i dokumentacją prawie cały obecny obszar naszego kościoła lokalnego. Współpraca z diecezjalnym konserwatorem zabytków pozwala rozpoznawać problematykę naszych świątyń pochodzących z różnych epok oraz dzielić się szczegółową wiedzą zawartą w archiwach, gdy potrzeba przygotowywać projekty i programy konserwatorskie dla całych grup zabytków. Doradztwo dla proboszczów, administratorów świątyń pomaga im w pozyskiwaniu potrzebnych środków dla realizacji niełatwych i kosztownych zadań. Popularyzacja wiedzy o zabytkach sakralnych jest podstawą dla formacji duchowieństwa i świeckich przyjaciół skarbów sztuki sakralnej. Rzetelna wiedza o świątyniach i ich wyposażeniu oparta na osobistym, wieloletnim kontakcie z obiektami jest darem, którym laureatka chętnie dzieli się z całym środowiskiem regionu. Te walory i dorobek są także owocem głębokiej współpracy z całym zespołem pracowników Instytucji Ochrony Zabytków i konserwatorów realizujących konkretne projekty. Szczera miłość do wybranych świątyń, rodzinny Kościół Mariacki w Sławnie, Katedra Koszalińska i Bazylika Konkatedralna są źródłem dla niekłamanej naszej wdzięczności i argumentem dla przyznania nagrody. Resztę niech dopowie psalmista. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech zażywają pokoju ci, którzy Cię miłują. Przez wzgląd na Pana Boga naszego będę się modlił o dobro dla Ciebie. Dziękujemy Pani Krystyno. Serdecznie dziękujemy za te laudacje. I po raz ostatni dzisiaj prosimy kapitułę o wręczenie statuetki z wizerunkiem kardynała nominata Ignacego Jerzy. Panią Krystynę zapraszamy do nas na scenę. Laureatkę prosimy o zabranie głosu. Ekscelencjo, wszyscy czcigodni
i szanowni państwo, z ogromnym wzruszeniem staję w tej chwili, kiedy przygotowywałam się do dzisiejszego spotkania, natrafiłam na list księdza biskupa kardynała nominata Ignacego Jerza, w którym dziękował za otrzymane życzenia z okazji jubileuszu w roku 2007 i napisał: spieszę, by z całego serca podziękować za otrzymane życzenia złożone w rozmaitej formie. Wszystkie one świadczą o ogromnej, aż krępującej życzliwości. Odwdzięczyć się mogę tylko w duchowy sposób. Modlitwą, mszą świętą, odprawioną w intencji dobrze mi życzących oraz pamięcią z mojej strony pełną życzliwości. I tak uderzyły mnie te słowa. Pomyślałam, że ta życzliwość księdza kardynała Ignacego towarzyszy nam nieustannie. Także dzisiaj ta jego właśnie, ta nagroda, jego imienia jest też tego wyrazem. Ale też zwróciło moją uwagę takie pokorne dziękowanie za wszystko i wszystkim. I ja również chciałabym w tej chwili bardzo serdecznie podziękować za dar, jakim było poznanie i obecność w moim życiu księdza kardynała Ignacego Jerza, za jego uśmiech, za jego radość, mądrość, wsparcie, cierpliwość w wysłuchiwaniu moich opowieści o świętych górach, niekiedy wielogodzinnych. Za tak wiele siły i mądrości, jaką przekazywał nam i myślę, że nadal przekazuje. Chciałabym podziękować za ten czas, który został nam dany, za te takie oczywiste rzeczy, których tak na co dzień nie zauważamy. Za to życie, które nam dane było przeżyć i nadal żyć w pokoju. Za pracę, bardzo fascynującą, ciekawą, ale nie najłatwiejszą. Bardzo dziękuję szanownej kapitule za przyznanie tej nagrody, tak niezwykle ważnej i cennej. Dziękuję bardzo księdzu Henrykowi, diecezjalnemu konserwatorowi zabytków, za tę przepiękną laudację. Cóż mogę powiedzieć? Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Robimy, co do nas należy. Pojęcie dziedzictwa kulturowego, o którym mowa była w tytule nagrody, jest bardzo szerokie, podobnie zresztą jak zawód konserwatora zabytków. Miejsce szczególne w tym bardzo szerokim pojęciu dziedzictwa kulturowego zajmują dzieła sztuki i zabytki sakralne, w tym budowle sakralne, którymi miałam przyjemność w swoim życiu się zajmować. Jest tajemnicą Polishinela, że jest to najlepiej utrzymana i zachowana grupa zabytków w Polsce. W samej naszej diecezji mamy 467 zabytkowe kościoły i kaplice i wszystkie są pięknie przez tych 50 lat utrzymywane i zachowane. Wszystkie zabytki są piękne, choć może nie po wszystkich to widać, albo tego piękna nie dostrzegamy. Oprócz oczywistych walorów estetycznych, artystycznych, dzieło sztuki sakralnej skrywa w sobie coś więcej. Jakiś geniusz loci, duszę, coś niewidzialnego, tajemnice. Ojciec Święty Jan Paweł II w liście do artystów ujął to
bardzo pięknie. Twórcy budowniczy zostawiają w tych budowlach sakralnych cząstkę siebie i to cząstkę taką najpiękniejszą i najszlachetniejszą. Święty Jan Paweł II ujął to tak. Historia architektury i sztuki jest nie tylko historią dzieł, ale również pozostawiających w nich cząstkę swojej osobowości ludzi. Dzieła sztuki mówią o twórcach, pozwalają poznać ich wnętrze i ukazują szczególny wkład każdego z nich w dzieje kultury. A kultura jest tym, przez co człowiek, jako człowiek, staje się bardziej człowiekiem. Mówimy teraz o pewnym tym wymiarze, według heraklitowskiej tezy, od dołu do góry, o jednym kierunku, ale jest też drugi. Budowle sakralne są bowiem obrazem nieba na ziemi, modelem wszechświata, mikrokosmosem, miejscem, które wybrał Bóg. Jak zauważył już dawno pewien filozof, człowiek nigdy nie wybiera miejsc świętych. Człowiek je jedynie odkrywa, tak jak my odkryliśmy na przykład chociażby tu widoczne na niektórych slajdach święte góry i pielgrzymowanie pomiędzy tymi świętymi górami. Budowle sakralne obrazują drogę życia jednostki. Są miejscem spotkania Boga i człowieka. Służą odkrywaniu prawdy o sobie. Są takim materialnym obrazem kościoła duchowego, w którym każda najdrobniejsza cząstka, każde ziarenko piasku mają swoje miejsce i sens. Także praca przy zabytku wymaga umiejętności słuchania, rozpoznawania i odkrywania prawdy o zabytku. Ta prawda zapisana jest w dziejach tworzących, czy przekazana przez tworzących je ludzi. Jak odkrywamy tę prawdę? No dziś mamy dużo większe możliwości technologiczne i jest to dużo łatwiejsze, ale dzieje się tak przez różnego rodzaju badania historyczne, architektoniczne, konserwatorskie. Dobrze prowadzona konserwacja wymaga od jego wykonawców ogromnej pokory, powstrzymywania się od pokusy poprawiania, wprowadzania swojej wizji. Bywa to trudne, jak w życiu. Jak to ujął, bywa niestety tak czasami, że jak to ujął w swojej fraszce marzenie architekta świętej pamięci pan profesor Jan Teichmann, marzył, aby jego dzieło pozostało bez zniszczenia. Zapomniał, że jego poprzednik miał dokładnie takie same marzenia. Między pracą przy zabytku i nad sobą samym istnieje zdumiewająco wiele analogii. Nazwiska budowniczych, a także ludzi prowadzących pracę przy zabytku najczęściej nie są znane. Oglądamy efekty pracy, podziwiamy je lub krytykujemy, a tymczasem to są osoby, które wkładają w pracę przy zabytku całe swoje życie, pasję, ogromny wysiłek, trud, bo jest to praca naprawdę w bardzo ciężkich warunkach. Gdzieś pod sklepieniem, w kurzu i brudzie, w wielkich niewygodach, w zimnie, w skwarze. I ja myślę, że ta nagroda jest dedykowana właśnie przede wszystkim tym osobom, które z jednej strony przyczyniły się do powstania tych naszych pięknych zabytków, w których tak dobrze nam przebywać, a z drugiej strony właśnie tych, którzy całym sercem i życiem służą, żeby te obiekty, te zabytki uratować i uczynić jak najpiękniejszymi. I to nim należą się naprawdę ogromne, ogromne podziękowania. Ja tu jestem tylko malutkim ziarenkiem piasku, które przypadkowo kilka razy może było na tym miejscu, którym być powinno. Dziękuję bardzo. Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkich swoich dziełach.
Bardzo serdecznie dziękujemy za te słowa. Zapraszamy wszystkich członków kapituły oraz naszych czcigodnych nagrodzonych do wspólnego zdjęcia tutaj na środek sceny. Czyli chwila dla fotoreporterów. Zapraszamy, chodźcie Państwo tutaj do nas. Państwa, kapituła i nagrodzeni tegoroczną nagrodą imienia księdza biskupa nominata Ignacego Jerzy. Dziękujemy bardzo. Laureaci oraz przedstawiciele kapituły mogą powrócić już na swoje miejsca na sali Filharmonii Koszalińskiej. A na scenę zapraszamy pana prezydenta miasta Koszalina, pana Wojciecha Kasprzyka. Szanowni Państwo, droga kapituło, ekscelencje, wszyscy zgromadzeni. Jest mi niezmiernie miło w imieniu prezydenta miasta Koszalina, pana Piotra Jedlińskiego, ale również w swoim własnym, pogratulować wszystkim dzisiaj nagrodzonym. Szanowni Państwo, siedząc na sali, patrząc na nagrodzonych, można tylko zauważyć jedno. Dobroć i oddanie dla drugiego człowieka. Serdeczne gratulacje, wszystkiego dobrego i wytrwania w dalszej takiej pracy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Prosimy o zabranie głosu wicewojewodę pana Tomasza Wójcika. Ekscelencje, panie pośle, panie wicewojewodo, szanowni państwo, dostojni goście. Jest mi niezmiernie miło, że mogę razem z państwem uczestniczyć w podniosłej uroczystości wręczenia nagrody imieniem kardynała nominata Ignacego Jerzy. Radość płynie z nadziei. Nagroda ta upamiętnia jedną z najwybitniejszych postaci Pomorza Zachodniego. Wielkiego biskupa, kawalera krzyża, wielkiego orderu odrodzenia Polski i Wielkiego Krzyża Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, której posługa pasterska w trudnym dla Kościoła czasie przyczyniła się do ukształtowania tożsamości religijnej ziemi koszalińsko-kołobrzeskiej. Ksiądz kardynał nominat Ignacy Jerzy, doświadczony okropieństwami okupacji niemieckiej więzień KL Dachau, mawiał, że pogoda ducha, którą emanował, wynikała z tego, że był Panu Bogu niepomiernie wdzięczny za darowanie życia podczas II wojny światowej. Ta radość życia wynikająca ze służby Bogu i ludziom, połączona z poczuciem humoru, wywierała pozytywny wpływ na wspólnotę wiernych, umacniając ją w wierze w Chrystusa i przywiązaniu do wartości, które na przestrzeni wieków ukształtowały tożsamość naszego narodu. Życzliwość wobec drugiego człowieka oraz wytrwałość w głoszeniu dobrej nowiny sprawiły, że Jego Ekscelencja Ignacy Jerzy
pierwszy biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej pozostanie na zawsze wzorem kapłana, patrioty i dobrego człowieka. Dlatego tak ważnym jest dla rozwoju duchowego współczesnych mieszkańców tej ziemi upamiętnienie dokonań i osoby księdza kardynała oraz kontynuowanie rozpoczętego przez niego dzieła wcielania w życie miłosierdzia Bożego. Uhonorowani tą prestiżową nagrodą w pełni zasługują na to, aby czuć się spadkobiercami myśli i nauczania tego wybitnego kapłana. Serdecznie Państwu gratuluję i dziękuję za działalność przepełnioną wiarą, nadzieją i miłością, pozwalającą każdemu człowiekowi doświadczyć bliskości, życzliwości i solidarności. Państwa postawa jest przykładem dla innych, jak można żyć pięknie, krzewiąc wartości chrześcijańskie, oddając bliźnim cząstkę siebie. Wyrażam głęboką nadzieję, że te piękne inicjatywy realizowane przez osoby i podmioty dzisiaj nagrodzone, u których podstaw leżą pomoc bliźniemu, zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym oraz przekonanie i konieczności pielęgnowania dziedzictwa kulturowego wyrosłego na gruncie tradycji chrześcijańskiej, promieniować będą na całą wspólnotę wyznającą wiarę w Chrystusa. Wszystkim zgromadzonym na dzisiejszej uroczystości życzę pogody ducha oraz wielu niezapomnianych chwil w gronie przyjaznych sobie ludzi. Bóg zapłaci. Dziękuję. Panie Wojewodo, dziękujemy za te słowa skierowane do laureatów naszej nagrody. A teraz prosimy o zabranie głosu członka zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, panią Ewelinę Goździewicz. Prześwietna kapitoło dzisiejszej uroczystości na czele z Jego Ekscelencją księdzem biskupem, szanowni księża biskupi, drodzy księża, siostry zakonne, osoby życia konsekrowanego, szanowni państwo, wobec dostojnych tytułów i godności. Dzisiaj siedząc tutaj na tej uroczystości, obserwując tą piękną galę, mamy przed sobą obraz kardynała nominata Ignacego Jerza. I tak patrząc na ten obraz i na Państwa siedzących w pierwszym rzędzie, przypominam sobie pasterskie zawołanie księdza biskupa, które brzmiało: przyszedłem, aby ogień rzucić. I myślę, szanowni państwo, że ten ogień płonie nie tylko w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, nie tylko w Kościele Powszechnym, ale w całej naszej społeczności chrześcijańskiej właśnie dzięki Państwu, laureatom dzisiejszej nagrody, którzy rozpalacie nie tylko nas do tego, abyśmy coraz bardziej stawali się świętymi w codzienności, bo to jest właśnie ta praca, którą wy wykonujecie. To jest ta świętość w codzienności i za to serdecznie w imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Państwu dziękujemy i serdecznie gratulujemy dzisiejszego wyróżnienia. Chciałabym jeszcze z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy tworzą tą przepiękną nagrodę od strony technicznej, organizacyjnej, na ręce pana Ryszarda Pilicha, przewodniczącego zarządu oddziału okręgowego. Chciałabym złożyć serdecznie podziękowania w imieniu całego środowiska Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana za to, że bez przerwy co roku możemy się spotykać i ubogacać społeczność diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej o pokazywanie tych autorytetów, które są wśród nas. Serdecznie Państwu wszystkim dziękuję, a laureatom dzisiejszej nagrody gratuluję. Bardzo dziękujemy. O refleksje dotyczące tegorocznej 14. edycji nagrody imienia kardynała nominata Ignacego Jerza, radość płynie z nadziei, prosimy Jego Ekscelencję biskupa Edwarda Dajczaka, ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, który jak zawsze coś przepięknego powie do naszych serc, więc już też nie możemy się doczekać troszkę.
Drodzy Państwo, Państwo pozwolą, że 16 nie można rozpocząć inaczej tej mojej zadumy, jak tylko wspomnienie tego dokładnie ostatniego etapu, a właściwie ostatniego dnia, czyli 15 i 16. 15 byłem października, oczywiście byłem na rekolekcjach, wygłaszałem je w seminarium w Rzeszowie. Kiedy przyszedłem po którejś konferencji, włączyłem telefon, bo może coś się dziać w diecezji, zobaczyłem, że jest telefon od nuncjusza apostolskiego, więc oddzwoniłem. Opowiedział mi, że szuka naszego biskupa, nie może go znaleźć, musi wyjechać, a biskup musi mieć w dniu dzisiejszym przekazaną informację, że w najbliższą środę, to był wtedy poniedziałek, w najbliższą środę będzie ogłoszonym kardynałem. Więc z wypiekami na twarzy próbowałem nadzwonić na telefon biskupa, który milczał. I nagle mi przyszedł do głowy telefon dyrektora domu emerytów w Katowicach, gdzie ksiądz biskup często się zatrzymywał, kiedy jechał tam w rodzinne strony. I odezwał się. Ja wtedy powiedziałem, proszę, pytałem, a on powiedział, siedzi obok mnie. Ja mówię, proszę dać mu telefon. I poprosiłem, żeby odszedł trochę na bok, żeby nikt nie mógł słyszeć tej rozmowy. I rozpocząłem tak żartobliwie, choć bardzo poważnie. Annuntio vobis gaudium magnum. On tak mówi, a co ci się stało? Co ty gadasz? Ja mówię, no pięknie, będzie ksiądz biskup miał wydatki. Proszę jak najszybciej po przylocie do Rzymu, to było na lotnisku w Katowicach, proszę sobie zakupić taki czerwony materiał, bo ten już nie będzie pasował. I w środę Ojciec Święty Benedykt ogłosi księdza biskupa kardynałem. I on wtedy w sposób zupełnie niepodobny do siebie, bo najczęściej to w takich sytuacjach była taka reakcja żartobliwa. On nawet w bardzo poważnych sytuacjach potrafił tak bardzo spokojnie, żartobliwie i luźno reagować. A wtedy zupełnie niepodobnie do tego. Ja nie wiedziałem za bardzo w pierwszej chwili, co powiedzieć. On mówi, ty powiedz mi takim bardzo poważnym głosem, co się dzieje? Co to znaczy? Co to? Ja mówię, no pięknie znaczy, czekamy na to, będziemy świętować w diecezji. Dla nas to będzie coś niezwykłego. Nie, słuchaj, co to jest? Więc ja nie mogłem się z tego jakoś wydostać z tego klimatu. I mówię, no to proszę, księże kardynale, no ja może uścisnę pierwszy, co? Tak na odległość. I on wtedy trochę tak rozluźnił się, powiedział, nie duś starego, bo mnie przydusisz, jak zwykle. I wtedy pożegnaliśmy się, ja powiedziałem, czekamy niecierpliwie na ogłoszenie, na powrót i spotykamy się. I przeszedł ten dzień, następnego dnia rano wstaję. Byliśmy razem w kaplicy na modlitwie. Po śniadaniu wracam do pokoju i patrzę, że był telefon od arcybiskupa Zimonia. On był razem z nim w Rzymie. I kiedy zadzwoniłem, on powiedział, słuchaj, mam smutną wiadomość, biskup Ignacy nie żyje. I ja pamiętam moją reakcję. Taka w pewnym momencie szok i powiedziałem, no jak nie żyje? On mówi, no tak normalnie, nie żyje. I to dopiero zaczęło do nas dochodzić. Szybko wracałem z tych rekolekcji, on już ktoś inny je kończył i zaczęło się całe przygotowanie. Ja nie mogłem sobie sam osobiście z tym poradzić. To było ten jego wyjazd, jeszcze tylko wspomnę. Wszyscy mu odradzali. Pani doktor Zinke, która prowadziła go, powiedziała, księży biskupie, tam nie można lecieć. Ksiądz biskup już ma takie słabe serce, zastawka ledwie się trzyma. Z tym nic nie można już zrobić w tym wieku, więc proszę nie lecieć. Tak, pyta biskupa Werno. Biskup Werno mówi nie lecieć. Mówi do mnie, a ty co mówisz? Ja mówię, no nie lecieć, no to polecę. Więc to były takie jego reakcje.
Oczywiście mógł spokojniej tam przyjechać, bo on powinien, taką miał zalecenie lekarskie, że przyleci do Rzymu, odpocznie i następnego dnia dopiero włączy się do wspólnoty grupy, bo to była archidiecezja katowicka z pielgrzymką do Rzymu, dziękczynną, bo to była rocznica świętego Jacka, który jest patronem archidiecezji. To takie wspomnienie tego dnia, którym ksiądz biskup przeszedł na drugą stronę, poszedł do domu ojca. Tylko jedno takie jego wspomnienie. On zawsze mówił, że modli się o śmierć rychłą i spodziewaną. Nie, tak, i spodziewaną, nagłą i spodziewaną. Ja mówię, co to za wezwanie? Już różne słyszałem, ale nie takie. A on mówi, facet, bo w moim wieku nie spodziewać się śmierci to naprawdę głupota i śmieszne. A drugie mówi, a ja mówię, a to drugie to co to jest? Nie nadaje się do leżenia. I widzę, że Pan Bóg go wysłuchał tak dokładnie. Ale to wspomnienie osoby. Stajemy dzisiaj, to jest 50-lecie diecezji. 50-lecie diecezji, ta nagroda powstawała jednoznacznie, kiedy odszedł z tej ziemi i stanęliśmy, w diecezji były takie różne nagrody, często z imieniem biskupa związane i wtedy powiedzieliśmy sobie krótko, jednoznacznie, to może być tylko nagroda kardynała nominata Ignacego. W naszej diecezji innej nagrody nie może być. To musi być jego imię. To musi być on. On, który przyszedł do tej diecezji w sytuacji bardzo trudnej, w sytuacji, w której cała kuria i całe jego mieszkanie to był mały pokoik przy kościele, który nie istnieje, a właściwie kościółku Świętego Krzyża, który zmieścił się w całym kościele obecnym. To była cała kuria, jego instytucja, wszystko dookoła. Trzeba było zaczynać od zera. I ten człowiek niezwykle potrafił przerosnąć, i najpierw chciałbym to powiedzieć, kiedy mówimy o dziełach miłosierdzia, kiedy mówimy o pochylaniu się nad człowiekiem, kiedy patrzymy na piękno naszych kościołów i chcieliśmy dostrzec w tym roku tę niezwykłą koncentrację na człowieku, w wymiarze miłosierdzia i w tym, co w rzeczywistości, w naszej kulturze, w tej całej mieszaninie jest niezwykle ważne, to ta jednak wystająca wieża Kościoła, która ciągle coś nam mówi. Im starsza, tym więcej. To niezwykle ważne, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę. Kardynał nominat Ignacy Jerzy miał niezwykłą wrażliwość na człowieka. Proszę sobie wyobrazić, że był jedynym poza młodymi biskupami, biskupem, który po wakacjach, kiedy się spotkaliśmy w różnych konstelacjach naszej archidiecezji czy konferencji episkopatu i gdzieś mnie odnalazł, kiedy jeszcze byłem biskupem pomocniczym diecezji gorzowskiej, zielonogórsko-gorzowskiej. Powiedział, facecie, siadaj i opowiadaj mi, ty byłeś z tymi młodymi na tym przystanku, na tym Woodstocku, czy tam przystanku Jezus. I powiedz mi, jaki ten człowiek młody dzisiaj jest. To był jedyny starszy biskup, którego interesowało, jaki ten młody człowiek dzisiaj jest. Jak on reaguje, jaki on jako człowiek jest. Pytał, dopytywał się, szukał reakcji. To była i o człowieka mu chodziło. To był ciągle taki sam temat, pełen pogody, ale refleksji i też takiej bardzo, bardzo głębokiej. Myślę, że trzeba nam dzisiaj powiedzieć, że 50 lat diecezji, której on zakładał podwaliny. Zakładał je w taki sposób, że musiał przerosnąć i chciał przerosnąć to, co mogło być i było dla niektórych traumą do samej śmierci.
Myślę o relacji z Niemcami. Myślę o jego relacji i o jego sytuacji, w której on się znalazł. Znalazł się biskup i diecezja, to była diecezja Paderborn, która pomagała naszej diecezji. U początków nie było pieniędzy, nie można było znaleźć w tej rzeczywistości tamtej wystarczającą ilość pieniędzy, żeby na przykład powstało seminarium duchowne. To była niewykonalna sprawa. I ten biskup z Paderborn szczególnie i diecezja bardzo wspierali naszą diecezję. Ale arcybiskup Paderborn, któregoś z biskupów poprosił, żeby temu biskupowi, który się zmaga w nowej diecezji, tam w komunizmie, gdzie nikt mu nie pomoże, żeby pomógł. I to jest taka scena, która bardzo dużo tłumaczy. Pojechał z biskupem Werno, bo obiecano im jakieś pieniądze na seminarium. Trzeba było pojechać i je przywieźć. Wieczorem na kolacji zaczęli rozmawiać. Ludzie, którzy tam byli, nie znali jego historii. I w którymś momencie ktoś zapytał kardynała nominata, a gdzie się ksiądz biskup tak dobrze nauczył mówić po niemiecku? Co mógł biskup powiedzieć? Przećwiczyłem w Dachau przez kilka lat. Doszlifowałem język. I mówi tak. Boże, oni się zamienili jak żona Lota w słup soli. Nikt nie mógł wypowiedzieć jednego słowa. To były lata 70. Obóz. Siedzi tu ktoś, kto był w obozie w Dachau. Oni nie poradzili sobie z tym. Co nas nominat mówi? Musiałem ich reanimować kawałami. To cały on, cała jego historia, całe życie, kiedy jak opowiadał o obozie całkiem serio, opowiadał o pożegnaniach, o sytuacjach, o tym, jak próbowali tam żyć wiarą. Tam było sporo księży. Jak poszedł jedyny, to można było dostać od razu strzał w głowę, bez żadnego ale, kiedy poszedł do SS-mana, kiedy było ich mało bardzo, w nocy, przed północą Boże Narodzenie i poprosił, żeby mogli odprawić pasterkę. To mogło być koniec jego życia, a ten zdziwiony popatrzył na zegarek i powiedział, macie godzinę, jak za godzinę was złapie albo ktoś was złapie, to was nie ma. Teraz ja przez godzinę wychodzę, mnie nie ma, ku zdumieniu wszystkich. To były sytuacje, w których ten człowiek przerastał, zdobywał się na odwagę, zdobywał się na coś, na co nie zdobywali się inni. I chciałbym dzisiaj z tej perspektywy, tej postaci, tego początku naszej 50-letniej diecezji podziękować wszystkim nagrodzonym. Bo nam jest potrzebne takie świadectwo, jakie daje parafialny zespół Caritas w parafii świętego Maksymiliana w Słupsku, ponieważ miłość i miłosierna musi dotrzeć w te miejsca, gdzie z pozycji ogólnej diecezji dotrzeć nie może. Może dotrzeć tylko i wyłącznie pośród tej wspólnoty, w której ludzie żyją. Ja miałem taki czas odpowiedzialności poprzedniej diecezji za Caritas. To wtedy nie było Caritas, tylko była praca charytatywna w diecezji, bo Caritas było zawłaszczone przez komunistów, sama nazwa. To przećwiczyłem to wielokrotnie. Ta miłość dociera do tego nieznanego człowieka tylko i wyłącznie przez tych, którzy są blisko. I to jest istotny znak dla życia naszej diecezji, potrzebny właśnie w tym 50-leciu. O Domu Miłosierdzia nie musimy mówić. To się zrodziło w sercu księdza Radka. To były pierwsze rozmowy, właśnie ten milion pożyczony. I ja pamiętam, że postawiłem mu tylko jeden warunek. Jak mnie za to zamkną, to przynosisz kanapki. Taka była nasza rozmowa. I potem już mu powiedziałem tylko rób, no i działo się.
To jest coś niezwykłego. Teraz rozwój tej wspólnoty braterskiej, siostrzanej. To są rzeczy, które trudno wypowiedzieć. Rzeczy, które rodziły na początku sytuacje niewypowiedzialne. Proszę zobaczyć, te wszystkie piętra oczyszczają więźniowie, którzy, ja pamiętam wypowiedź, taki dom, to my im pomóżmy, bo może nam się przydać. Tak odpowiadali więźniowie, uśmiechając się, ale służyli. Ksiądz Radek miał do wymiany wszystkie okna. Na szczęście mury i dach był zdrowy. I to były pieniądze niewyobrażalne, bo to są różne formaty okien. I pamiętam, wpadł na taki pomysł, że w tych wszystkich miejscowościach, gdzie produkują okna, będzie jeździł i będzie prosił chociaż o dwa okna. No a i tak zaczął od firmy pana Losa, a on mówi, czekałem na księdza, no i ma ksiądz okna. Nie dwa, tylko wszystkie. To były sytuacje niewyobrażalne, ogrzewanie, już nie będziemy wymieniać, ale ten dom się rodził autentycznie z miłości ludzi. On służy ludziom, ale on się rodził z miłości. Nie inaczej. Byłem tym, który mógł na to wszystko patrzeć szczęśliwie i to był wielki, wielki, wielki i jest znak miłości. Dziękuję jemu i wszystkim, którzy przez te lata, a to jest spora armia ludzi, ten dom tworzyli w różnym wymiarze. W różnym wymiarze. Powiedziałem pani Krystynie Nauko, że dziękuję jej za wszystkie lata pracy, ale za te ostatnie 15 bardzo szczególnie. Kiedy przyszedłem do diecezji, w trakcie był projekt norweski i nasze dwie katedry, plus jeszcze trochę szczecińskiej i kamieńskiej. Ale najwięcej prac było przy katedrze i bazylice, konkatedrze. I pamiętam spotkanie ostatnie, które mieliśmy. Przyjechał jeden Norweg i jeden Polak zarządu i taka rozmowa. No i tam było wiele spraw, które trzeba było przedstawić. A ja pamiętam, co mi przyszło do głowy na koniec. Zupełnie wydawałoby się bez znaczenia. Nagle mi się zrodziło w głowie coś takiego. Jak miałem powiedzieć ostatnie zdanie, powiedziałem do Norwega, wie pan, Polska jest wielka, są też na południu piękne katedry, ale tam wikingowie nie dotarli. I ten Polak szepnął mi na ucho tak, merytorycznie to żadnego znaczenia nie ma, ale połechtało go. Więc to były takie chwile. Pani Krystyna tam była jako ta, która na tym wszystkim czuwała i później w wykonaniu. Wszystkie te, aż do ostatnich remontów katedry i wielu innych kościołów. Chcę podziękować, bo to jest troska o coś, co ma ogromny wpływ na naszą wiarę. Dla mnie wejście do kościoła, właśnie tych szczególnie, które są objęte tą pracą pani Krystyny, a które mają w sobie piękno i wieki. Wychowałem się w seminarium, w klasztorze podcysterskim na ziemi lubuskiej w Paradyżu, które od 1234 roku, jak pisali na początku, w takiej dziczy zupełnie powstał. W podziemiach leżeli jeszcze cystersi z 1600-700 roku. I gdzie, klękając w pięknym kościele, miałem świadomość, że jesteśmy którymś pokoleniem. I to mnie już nigdy nie opuszcza. Kiedy wchodzę do naszej katedry, do bazyliki, kiedy wchodzę do jakiegokolwiek kościoła, który niesie tę wiekową tradycję, zawsze mam świadomość tej pielgrzymiej drogi, w której my jesteśmy takim odcinkiem, takim nie za wielkim przy tych kilkuset latach, ale bardzo ważnym, żeby ta wielka pielgrzymka wiary nie została zerwana, to musimy mądrze i pięknie przejść tę naszą drogę. Pierwsza przecież tak
To jest pierwszy tytuł chrześcijan. Zwolennicy tej drogi. To są pierwsze słowa o uczniach Jezusa. Zwolennicy tej drogi. To również pielgrzymka Świętych Gór. To wszystko, co jest. Drodzy Państwo, kiedy się świętuje 50-lecie, a w nim właśnie takie chwile, również takie jak ta, to wraca w naszych sercach cała historia. Od pierwszych chwil, poprzez te wszystkie pielgrzymowania, aż do tego momentu. Pójdziemy dalej. Za nami pójdzie następna pielgrzymka. Będziemy w diecezji pielgrzymowali przez następne, na razie 50 lat powiedzmy. Przyjdą nowi ludzie, będziemy schodzili powoli ze sceny tego świata, a to, co jest istotne, będzie trwało. Miłość miłosierna i piękno świątyń. I chcę zakończyć takim wspomnieniem francuskiego miasteczka, nawet nie zapamiętałem nazwy. Kościół był pusty i zamknięty. I władze miasta, bo tam wszystkie świątynie są własnością państwa, zdecydowały na rozbiórkę. Wtedy zbuntowały się wszystkie środowiska, włącznie z muzułmanami. I mer był niezwykle zdziwiony. O co wam chodzi? Przecież i tak tam nie idziecie. A oni powiedzieli, dopóki nad nami jest ta wieża kościoła, to nawet przy naszej słabej wierze jeszcze wiemy, dokąd idziemy. Jak ten kompas nam zniknie, to pogubimy się do reszty. Myślę, że to jest cała tajemnica. A za miłosierdzie, za miłość miłosierną, taką piękną, podarowywaną i za troskę o ten kompas, który jest i dla tych, co wierzą i nie wierzą, bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak się składa, że często słowa wszystkie są wypowiedziane, ale brakuje jeszcze czegoś, co by nasze serca podniosły jeszcze wyżej. I taką rzeczą bardzo często jest muzyka. Przed nami zatem muzyczna część dzisiejszej gali, którą uświetni Basia Pospieszalska w towarzystwie Ikon Orkiestry pod kierownictwem Huberta Kowalskiego. Czyli czas muzycznych wrażeń, ale jak się pewnie przekonamy w najbliższych minutach, również muzycznych natchnień. Basia Pospieszalska, Ikon Orkiestra. Przywitajmy ich wielkimi brawami. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że możemy być dzisiaj z Państwem na tej bardzo pięknej i wzruszającej gali. Kiedy tylko jestem zapraszany na Pomorze Zachodnie, kiedy tylko mam okazję być w tym regionie, to przyjeżdżam tutaj z wielkim sentymentem, ponieważ sam pochodzę z Pomorza Zachodniego. Chociaż muszę pokonać sporo kilometrów, bo teraz mieszkam w Krakowie. Ale kiedy tylko przyjeżdżam, tak jak dzisiaj, tutaj, na tę ziemię, naturalnym się staje dla mnie, że zadaję sobie pytanie, jaka jest tożsamość tej ziemi, na której się urodziłem. Jakie jest dziedzictwo tej ziemi, na której wyrastamy, ale przecież to jest dziedzictwo, które jest rozciągnięte w czasie. Kim jesteśmy? Jacy jesteśmy? Jak wielki wpływ na nas ma to, skąd pochodzimy? Bardzo mnie kiedyś wzruszyły mnie słowa Jana Pawła II. On zresztą te refleksje podejmował wielokrotnie.
kiedy przy jednej z pielgrzymek powiedział mniej więcej coś takiego: jestem synem tego narodu, a ten naród przeszedł w ostatnich 200 latach bardzo dramatyczne historie. I kiedy patrzymy na tę historię, kiedy patrzymy na to dziedzictwo, musimy sobie zadać pytanie, jak to się stało, że przetrwaliśmy? Jak to się stało, że zachowaliśmy naszą tożsamość? I papież mówi wymowne słowa. Mówi tak: nie dokonały tego żadne siły zewnętrzne, żadne zewnętrzne mechanizmy. To, że przetrwaliśmy, że możemy dzisiaj powiedzieć, że jesteśmy synami tego narodu, to polska kultura narodowa. I słuchając Państwa dzisiaj w trakcie tej gali, też przyglądając się biskupowi Ignacemu, myślę, że warto zacząć to nasze dzisiejsze spotkanie, to muzyczne spotkanie, zacząć od takiej właśnie refleksji. A te refleksje, jak sądzę, przepięknie wyśpiewa dla nas Basia Pospieszalska. Odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił z tej historii wielkiej, dumnej, z władzy mocnej. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skarbi wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze co? Od innych w uszach ci brzmi, od najmłodszych lat dziecinnych wypełnia place, ulice i domy. Znajomy zgiełk, twoja mowa co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami się. Siłę swą, mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Bogatym historią swą, mową, sztuką, te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach jak schedę pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej. Naród się zamienił.
duszy, w serce Twe. Masz obronić, co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na Twą pomoc dziś ojczyzna Twa, dziś ojczyzna Twa. Szukałam miejsc, do których warto jest dojść, lecz tylko Ty zapewniasz mi suchy kąt, ciepły piec i spokojny sen. Wierzę, że spotkamy kiedyś się, mój dom. Zatrzymać się, wszędzie tłok i czuję, że mój dom jest daleko stąd. Szukałam miejsc, do których warto jest dojść, lecz tylko Ty zapewniasz mi suchy kąt, ciepły piec i spokojny sen. Wierzę, że spotkamy kiedyś się. Prowadzić będzie stopy me.
mieszkania dla każdego z nas. Zbudowałeś dom, w Twoim domu jest moja. Mamy swój dom, ale wszyscy ci, którzy są ludźmi wiary, którzy są ludźmi ducha, odkrywają, że mają też drugi dom. Mają inny, szczególny dom. Nasze życie przebiega różnymi szlakami, różnymi drogami. I na tych drogach bywają różne momenty. Bywają takie chwile, kiedy wydaje nam się, że gdzieś zbłądziliśmy, że jesteśmy gdzieś w ciemności. Ale jakże piękna jest ta droga prowadząca do tego domu Bożego, bo ten nasz Pan Bóg jest zupełnie niezwykły. Znaczy, On chce się z nami spotkać. On chce się z nami spotkać, nawet jeśli my pobłądzimy. I kiedy te drogi się spotkają, doświadczamy czegoś bardzo szczególnego. Czegoś, co potem się okazuje, najbardziej w życiu potrzebujemy. Doświadczamy miłości. Tego, że jesteśmy kochani i nagle czujemy, jak bardzo możemy innych kochać. Bardzo chcę usłyszeć serce Twe. Przez kilka chwil nie było mnie, gonił mnie czas. Myśli biegły gdzieś przez las. Zgubiłam Cię. Nasze drogi dwie ogarnęła noc, lecz widzę światło i chcę do niego biec. Ono pomoże mi do Twego serca. Przez tę mgłę tak wiele różnych dróg, by Twoje serce odkryć znów. Miłość sprawia, że znowu wiem, jak słyszeć serca Twego thank you.
Nie mogę się powstrzymać, żeby nie powiedzieć dwóch słów przed tym utworem. Może wyjść nawet, że będę mówił przed każdym. Otóż, patrząc na życie kardynała nominata Ignacego Jerza, na pewną dramaturgię, która była w tym życiu, przypomniała mi się historia współczesna, w którą troszeczkę jestem wciągnięty. I ta piosenka, którą za chwilę usłyszycie, jest związana z dziewczyną, która już nie żyje, dlatego że została zamordowana na misjach. Nazywała się Helena Kmieć. Była w Boliwii, miała w sobie wielkie pragnienie niesienia Ewangelii innym ludziom. Została tam zamordowana. Usłyszałem piosenkę, którą ona śpiewa. Pomyślałem o tej piosence, dlatego że zostałem zaproszony na warsztaty muzyczne do miejscowości, z której ona pochodzi, do Libiąża. I będąc w tym Libiążu, poznałem jej rodzinę. Przygotowałem tę piosenkę właśnie i zdałem sobie wtedy sprawę z jednej rzeczy. Otóż ona w tej piosence śpiewa coś takiego, że ci, którzy wchodzą w relacje z Bogiem, są otwarci na Niego, nagle zaczynają doświadczać czegoś, co jest nienamacalne, widzieć czegoś, co jest niewidzialne. I kiedy tego doświadczają, to nagle okazuje się, że coś, co po ludzku może się wydawać ofiarą bez sensu, albo może się wydawać jakąś życiową klęską, okazuje się, że jest w gruncie rzeczy zwycięstwem. Ale zwycięstwem, jak pięknie dopowiada Jan Paweł II, zwycięstwem w Chrystusie. I muszę wam powiedzieć, że kiedy 2 lata po śmierci Helenki siedziałem z jej rodzicami i rozmawiałem z nimi, zobaczyłem w nich to zwycięstwo. Po ludzku wielka strata, wielka ofiara. W rzeczywistości ducha jakieś nieprawdopodobne zwycięstwo. Od wielu legionów i spojrzeć w twarz Bogu.
dobry nasz Boże. Dzisiaj stajemy tutaj, w tym miejscu, w tym czasie. I dziękujemy Ci za wielkie dzieła, których dokonujesz. Dziękujemy Ci, że przez tyle wieków nieustannie dotykasz ludzi, a dotykając ich, dajesz im tak mocne doświadczenie Twojej miłości, że czują się posłani, że nie chcą tego zostawić w swoich sercach, tylko chcą ten żar zanieść innym. Dzisiaj dziękujemy Ci za wszystkich świadków wiary, których wezwałeś i których wzywasz. Dziękujemy Ci też, dobry nasz Jezu, że jesteś właśnie takim Bogiem. Bogiem, który nie zniechęca się nami, nie obraża się na nas. Dziękujemy Ci, Jezu, że jesteś nieustannie gotów nas przygarnąć.
książę pokoju, Emanuel, Bóg jest z nami, odkupiciel, słowo żywota. Święty, święty, Mesjasz prawdziwy, jedyny Twój.
Tym samym chcieliśmy się z Państwem pożegnać, bardzo podziękować za to spotkanie i jak pieśń mówiła, zawierzamy nas wszystkich Matce Bożej, tej, która towarzyszy nam w drodze i do Boga, i towarzyszy nam w tych różnych dziejowych naszych przygodach. Chciałem na koniec bardzo serdecznie się Państwu pokłonić i życzyć nam wszystkim, żeby to dziedzictwo, które zostawili nam wielcy ludzie, nasi rodacy, jak biskup Ignacy Jerzy, jak święty Jan Paweł II, czy wielu, wielu innych, żeby to dziedzictwo było naprawdę głęboko przez nas przyjęte. Można by powiedzieć, żeby było również przez nas przejęte, przejęte w sercu. Żeby te słowa, które wypowiadali, były dla nas taką dobrą, naturalną refleksją, nieustanną, żywą, prawdziwą. A oczywiście ostatecznie, żeby to Słowo Boże było dla nas drogowskazem i punktem odniesienia. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i dziękujemy za to, że mogliśmy z Państwem być dzisiaj tutaj, w tym miejscu, na tej gali. Dziękujemy bardzo serdecznie Basi Pospieszalskiej z IKON Orkiestrą pod kierownictwem Huberta Kowalskiego. Jeszcze raz gorące brawa. Szanowni Państwo, gala 14. Nagrody imienia kardynała nominata Ignacego Jerzy'a dobiegła końca. Dziękujemy Państwu, którzy byliście z nami tutaj na widowni Filharmonii Koszalińskiej. Dziękujemy Państwu, którzy oglądali nas za pośrednictwem internetowej transmisji prowadzonej przez Dobre Media Nowej Ewangelizacji. Dziękujemy również patronowi medialnemu portalowi e-civitas.pl. I zapraszamy wszystkich Państwa na ostatni punkt dzisiejszego wydarzenia. Na słodki poczęstunek, okolicznościowy tort przygotowany przez Civitas Christiana czeka na Państwa foyer. Ważny rytuał związany z naszą galą, z naszą nagrodą. Dzisiejsi laureaci są proszeni o dokonanie pierwszych cięć. Także dziękujemy Państwu pięknie. Ewa Czapik-Kowalewska. Arkadiusz Wilman. Do zobaczenia za rok. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Stop.